Mam dla ciebie przykrą wiadomość, a mianowicie nie zmienisz nikogo na siłę. I uwierz mi, próbowałem zmienić swojego ziomka, żeby zaczął się rozwijać i niestety to jest syzyfowa praca. 2 lata próbowałem. Nic nie idzie po prostu. Opór. Więc co możesz zrobić w takiej sytuacji, jeżeli chcesz mieć ziomków, którzy się rozwijają? No, w takiej sytuacji najlepiej jest bliżej trzymać się tych, którzy serio chcą się rozwijać, a trochę dalej się trzymać z tymi, co po prostu są bardziej tacy rozrywkowi albo tacy mniej ambitni, bo z kim się zadajesz, to tym się stajesz, więc to jest naprawdę ważne. No dobra, a co jak nie masz takiego ziomka? Co wtedy, jak jesteś samotnym wilkiem? No to wtedy fajnie chociażby się faszerować takim kontentem, który cię motywuje i słuchać ekspertów. I na przykład ja słucham podcastów, bo po prostu mnie ci ludzie inspirują. Słucham wielu podcastów, oglądam filmów na YouTubie właśnie w takiej tematyce, nie jakieś głupia rozrywka, bo to strata czasu jest. Tylko po prostu faszerujesz się kontentem ludzi, którzy mają podobny mindset do ciebie. I wiadomo, ludzie z internetu, zazwyczaj tacy mentorzy twoi, są bardziej obeznani w temacie, osiągnęli większy sukces. Mówię tutaj o starszych facetach, co mają, nie wiem, 25-35 lat, bo tacy też są warci oglądania, bo mają jakiś bagaż doświadczeń i są mega inspiracją. Więc nikogo na siłę nie zmienisz, nawet tego nie próbuj robić, tylko po prostu faszeruj się dobrym kontentem i będziesz spełniony. Dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Łapa, subik, udostępnij. No i do następnego.